Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na takim symbolicznym spotkaniu, w którym chcielibyśmy podsumować konkurs. Szanowni Państwo, w ramach Narodowego Programu Szczepień w ubiegłym roku, w czasie między 1 sierpnia a końcem października, był zorganizowany konkurs Rosnąca Odporność, tak jak jest załączone na tym czeku. Miałem wielką przyjemność na zaproszenie pana wojewody zachodniopomorskiego, pana Zbigniewa Boguckiego, przy udziale pana posła Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Dobrzyńskiego w Urzędzie Wojewódzkim odebrać tę trzecią nagrodę. To jest wynik, który gmina Barlinek na tle powiatu osiągnęła, zajmując to trzecie miejsce. To jest plansza, 250 tysięcy. A dzisiaj chcielibyśmy podsumować ten czas. To była jesień ubiegłego roku i dzięki decyzji Rady Miejskiej, za którą bardzo serdecznie dziękuję, chciałbym poinformować, że te 250 tysięcy zgodnie z pomysłem konkursowym zostało przeznaczone na działania przeciwkowidowe. Ochronę zdrowia mieszkańców Barlinka, ale również wszystkich korzystających z usług barlineckiego szpitala. Może w dwóch zdaniach powiem, na co te 250 tysięcy zostało, Szanowni Państwo, przeznaczone. W pierwszej kolejności to jest kwota na doposażenie poczekalni na potrzeby mobilnego punktu krwiodawstwa, który przyjeżdża ze Szczecina do Barlinka. W następnej kolejności doposażyliśmy nasze miasto w kolejne 3 defibrylatory. 4 są w użyciu. Będą służyły naszym mieszkańcom. Bardzo zaangażowani w ten konkurs wyszczepienia naszych mieszkańców byli strażacy ochotnicy. Stąd kolejna część została przeznaczona na rzecz naszych 3 jednostek znajdujących się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czyli OSP Barlinek, Rychnów i Mostkowo, na zakup odzieży, ale również kompresora sprężarki do butli tlenowych i bardzo ważna rzecz, na temat której nie mieliśmy wcześniej świadomości, zakup pralni z szafą do suszenia. Będzie służyła naszym strażakom, a w tym chroniąc życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. No i ostatni zakup, najdroższy z tej kwoty 250 tysięcy, to ten obrazek za nami. Właśnie to BMW zakupione z tych środków, drodzy Państwo, pod potrzeby przewozu krwi i materiałów biologicznych służących naszemu szpitalowi. I dlatego, Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Wojewodo, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Barlinek, ale nie tylko, wszystkich pacjentów korzystających z usług naszego szpitala za to, że udało nam się pozyskać te środki i myślę, że celowo je wydatkować. Są z nami radni, jest Pan Przewodniczący Rady Miejskiej. Dzisiaj na koniec tego spotkania chcielibyśmy tak symbolicznie przekazać akt przekazania na potrzeby szpitala tego auta, tego ambulansu. Zawsze przy takich okazjach podkreślam to, że te środki publiczne, które są wydatkowane, czy to przez samorządy, czy to przez rząd, który ma honor reprezentować, to zawsze są pieniądze, które są ciężko zapracowane przez Polaków i trzeba nimi mądrze, racjonalnie i w sposób bardzo taki przemyślany gospodarować. I myślę, że ten konkurs, który był wtedy stworzony na potrzebę chwili, bo dzisiaj już trochę o tym COVID-zie zapomnieliśmy, i daj Boże, żeby on nigdy nie wrócił, ale ten czas był niezwykle trudny i wtedy myślę, że wszyscy pamiętamy, jak ta sytuacja wyglądała. Wtedy chcieliśmy zrobić wszystko, żeby ten poziom wyszczepienia był jak najwyższy. Zachęcaliśmy samorządy, zachęcaliśmy gminy do tego, żeby one znowu zachęcały swoich mieszkańców po to, żeby się zaszczepili, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, żebyśmy mogli z tego kryzysu wyjść. Ten konkurs był właśnie stworzony po to i tutaj w Barlinku udało się to znakomicie. Ta kwota jest po prostu odzwierciedleniem tego dużego wysiłku samorządu, ale także strażaków ochotników, wszystkich osób, które się w to zaangażowały, bo tej kwoty by nie było, gdyby nie było zaangażowania samorządu. I dalej, jeżeli patrzymy, tak jak pan burmistrz powiedział, to jest tylko kawałek tektury, ale ona się, że tak powiem, zmieniła z jednej strony na ten samochód, zmieniła się na modernizację mobilnego punktu, zmieniła się na pomoc dla strażaków, zmieniła się na defibrylatory. I to wszystko jest już realne. Często jest podnoszone, ktoś daje czeki, coś obiecujecie, coś mówicie. Dzisiaj mamy taki bardzo symboliczny obrazek, bo pan burmistrz stoi z tym czekiem,
a za nami stoi już to, co się zmaterializowało dzięki tym pieniądzom. I to jest zasługa wszystkich tych, którzy z jednej strony włączyli się w ten konkurs i zdołali być, można powiedzieć, w czubie, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, a z drugiej strony zasługa wszystkich tych, którzy potrafili bardzo mądrze wykorzystać te pieniądze. Podkreślam, bardzo mądrze. Bo dzisiaj też spotykamy się w symbolicznym dniu. Dzisiaj jest 14 czerwca, a więc Światowy Dzień Krwiodawcy. A my stoimy w miejscu, w którym za nami stoi samochód, który jest właśnie przeznaczony do przewozu krwi. Mówimy o tym, że poczekalnia dla mobilnego punktu szczepień została zmodernizowana. To pokazuje, oczywiście to jest przypadek, bo żeśmy tego tak nie planowali. Ta uroczystość miała być w innym terminie, ale okazuje się, że spotkaliśmy się akurat tutaj w tym symbolicznym dniu i pokazuje, że można robić dobre rzeczy. Z jednej strony często mówimy o milionach złotych, o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych i one są naprawdę potrzebne, ale ten przykład pana burmistrza, pana przewodniczącego, państwa radnych, wszystkich osób, pana dyrektora, którzy są tutaj, pokazuje, że także te pieniądze dla przeciętnego człowieka bardzo duże, dla samorządu już nie tak duże, można wykorzystać bardzo dobrze po to, żeby one przede wszystkim służyły mieszkańcom. Przede wszystkim służyły mieszkańcom. Myślę, że jestem przekonany, że właśnie ten samochód, te wszystkie inwestycje i zakupy, które zostały dokonane, właśnie takimi są. I one pokazują, że te pieniądze miały taki podwójny wymiar. Z jednej strony pozwoliły zaszczepić więcej, zachęciły do zaszczepienia większej ilości naszych mieszkańców, a z drugiej strony przyczyniają się do poprawy naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia tu i teraz. I to będzie działało nie tylko przez najbliższe miesiące, ale przez najbliższe lata. Także panie burmistrzu, na pana ręce, ale także na ręce pana przewodniczącego, wszystkich państwa radnych, pana dyrektora, wszystkich tutaj zgromadzonych, bardzo dziękuję. Dziękuję również obecnemu tutaj panu posłowi, bo rząd jest, że tak powiem, wynikiem tej większości parlamentarnej. I to ten rząd prowadził te wszystkie sprawy, ma poparcie. Gdyby nie było posłów, gdyby nie było posłów Prawa i Sprawiedliwości, pewnie te sprawy toczyłyby się inaczej. Nie wiem, w jaki sposób my możemy powiedzieć dzisiaj, że to był dobry program, ten program się sprawdził, pozwolił zaszczepić więcej mieszkańców i pozwolił zrobić naprawdę dobre zakupy, dobrze wykorzystać te pieniądze. Dziękuję bardzo. Panie pośle, bardzo proszę. Panie wojewodo, panie dyrektorze, szanowni państwo, dobrze, że tutaj zostało przypomniane, skąd w ogóle ta kwota, tak? I ten czas covidowy, niezwykle ciężki, który żeśmy też tutaj jeszcze w czasie wizyty u pana dyrektora w dyrekcji, tam w gabinecie wspominali. Chciałbym państwu powiedzieć tak, bo w tamtym czasie przecież spotykaliśmy się co kilka dni i z panem wojewodą, i z jego poprzednikiem, panem Tomaszem Chińcem. I powiem tak, że do tej pory ja nie mogę zrozumieć, bo jeszcze te głosy słyszę, tak, tych wszystkich, którzy uważali, nie wiem, że ten wirus, że ta zaraza to jakaś bzdura, że to jest wymyślone, że jakieś manekiny leżą w szpitalach, że to wszystko jest jakieś udawanie, tak. I jak sobie przypomnę na tamten czas te relacje, także spotkanie z dyrektorami szpitali, tak? I te relacje w tych najcięższych dniach, kiedy bardzo szybko zapełniały się łóżka szpitalne, tak? Kiedy były bezpośrednie relacje od lekarzy, jak ci ludzie, jak chorzy umierają, tak? W jakim cierpieniu, w jakim często osamotnieniu, no bo przecież nie mogło być przy nich najbliższych, tak? Jak to wszystko wygląda z bliska, tak? Jak potem to wszystko też z drugiej strony właśnie słuchałem tych głosów, które mówiły, że to jest, no nie wiem, jakiś w ogóle wymysł, nieprawda i tak dalej, to nie mogłem uwierzyć, że w ogóle ktoś takie poglądy może mieć, tak? Mówi się, że mamy wolność, mamy demokrację, że możemy mieć różne poglądy, ale było to takie zaprzeczenie rzeczywistości, takie odejście od realiów, że po prostu dramatyczne to było po prostu, tak? Ja wiem, że czas biegnie szybko, bardzo szybko zapominamy. Teraz już się nikt nie przejmuje tak naprawdę chyba ani wirusem, ani maseczkami. Miejmy nadzieję, że faktycznie do jakiegoś nawrotu nie dojdzie, chociaż trzeba być na to przygotowanym. Ale ja bym chciał pogratulować i szpitalowi, ale też i mieszkańcom Barlinka, bo myślę, że dzięki tej akcji, tym dotacjom, temu konkursowi, nazwijmy to tak, jeśli chodzi o wyszczepienie, myślę, że mieszkańcy Berlinka odebrali tak naprawdę dwie nagrody, bo tak naprawdę pierwszą nagrodą był zwiększony stopień odporności. Być może uratowało to kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt istnień ludzkich, może ileś mniej osób znalazło się w szpitalu, żeby potem przejść tą chorobę. Nawet zwycięstwo, ale wszyscy też wiemy, przynajmniej ci, którzy się interesują, jakie zostały
objawia ona często spustoszenia w organizmach, nawet do tej pory są ludzie, którzy to odczuwają. No a druga nagroda to oczywiście to, o czym mówił pan burmistrz, te wszystkie inwestycje łącznie z tym samochodem, który, mówiąc krótko, niech dobrze służy naszemu bezpieczeństwu, naszej wspólnej służbie w ochronie zdrowia. Bardzo gratuluję. No i z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że czekamy na jeszcze, ale z drugiej strony nie czekamy na wirusa, więc będziemy na pewno wspomagać w normalnych warunkach. Szanowni Państwo, tak. Podczas wręczania tego czeku przez pana wojewodę pozwoliłem sobie powiedzieć, że walczyliśmy o milion, ale za 250 tysięcy też dziękujemy bardzo. Panie prezesie, jeśli mogę, panie wojewodo, dziękuję bardzo, że pan zauważył, jako prezes rejonowy PCK, cenię sobie, że pan wspomniał, że dzisiaj zupełnie przypadkowo to jest to spotkanie, ale jest rzeczywiście Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa. Także no jest tak pewien symbol, że ludzie, którzy honorowo oddają krew w całej Polsce, w całym świecie, mają takie święto i możemy w tym dniu karetkę, która w dużej części będzie również, tak jak tu było wspomniane, będzie stosowana do przewozu krwi w tą i w każdą stronę, do przewozu różnych materiałów biologicznych i tak dalej. Bardzo nam to usprawni i jednocześnie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania transportu w szpitalu, dlatego że do tej pory woziliśmy krew, krótko mówiąc, karetką, więc to nie było optymalne, że tak powiem, rozwiązanie, także teraz na pewno to nam pomoże w takiej optymalizacji naszego działania. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję przede wszystkim panu burmistrzowi, tu jest bardzo duża część radnych, dziękuję Radzie, że podjęła taką decyzję, żeby z tych pieniędzy covidowych kupić ten samochód. No my na początku pandemii byliśmy jedynym punktem szczepiennym w Berlinku. Później to się troszeczkę zmieniło, był jeszcze jeden, ale tak naprawdę główny ciężar szczepień mieszkańców Berlinka i gminy Berlinek był tutaj w tym budynku skumulowany. Mieliśmy w tej szczycie szczepień 3 zespoły szczepienne, które codziennie pracowały i codziennie szczepiły mieszkańców, także myślę, że to nasi pracownicy szczególnie sobie cenią, że w pewien sposób ten ich trud, ten ich wysiłek został zauważony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, mogę pana poprosić o takie symboliczne przekazanie tego dokumentu panu prezesowi. Abyśmy mogli go wspólnie udźwignąć. Dziękuję bardzo. A to z mojej strony, panie przewodniczący, brawo. Podziękowanie za taką decyzję. Tak. To chyba syrena powinna być włączona, bo tak u strażaków nie, tak zawsze jest. No nie. Pytań nie mamy, tak? Dziękujemy. To chyba jesteśmy. To dziękuję. Tak, tak. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Panie wojewodo, na krawę na paście. Dziękuję za otwarcie. To samochód już robi wrażenie.